Chciałbym, żebyśmy najpierw dzisiaj sobie powiedzieli, kim jest prorok. Jak mówiłem, postać proroka, ona też musi być rozumiana łącznie z drogą, którą podąża, bo on też jest, można być prorokiem, ale na różnych etapach, na różnej części tej drogi. I najpierw, ale jest się tym prorokiem. Często się nie pełni funkcji jeszcze, ale się tam podąża. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest, żeby nigdy nie skracać drogi, na której się jest. Prorok nie może skracać drogi. Ta droga musi go tam zaprowadzić, sam. On tam musi dotrzeć. Bo on staje się w praktyce prorokiem, idąc tą drogą. On może być powołany na proroka, tak jak Jeremiasz. Ale on jakąś drogę musi przejść, żeby mógł tą funkcję sprawować. Tak jak człowiek, który ma nadprzyrodzone uwarunkowania genetyczne do uprawiania jakiegoś sportu, on musi przejść drogę do tego, aby tym mistrzem zostać. Bo on, to dlatego, że ma uwarunkowania, to nie czyni go tym mistrzem. Sformułowanie to trening czyni mistrza, to jest to. Oczywiście mistrzem być trzeba z urodzenia, aby nim zostać ogłoszonym. Ale nawet jeśli jest się nim z urodzenia, to nie przejdzie się drogi i treningu, to się tym mistrzem nigdy nie zostanie. Do drogi za chwilkę jeszcze wrócimy, natomiast chcę przede wszystkim teraz powiedzieć na temat już proroka jako funkcji Bożej, jako urzędu Bożego. Prorok, ja nie będę powtarzał tego, co mówiliśmy na zeszłym warsztatach, bo tylko też, bo nie mamy tego nagranego, natomiast wierzę w to, że wzięliście co trzeba i notatki sobie robiliście. I prorok to nie tylko osoba prorokująca. Prorok to nie tylko osoba, która gdzieś uwalnia słowo wiedzy, czy też słowo mądrości. Prorok to osoba wyznaczająca kierunek w Królestwie. Wyznaczająca kierunek. Dlatego też prorok od razu, na dzień dobry, wiąże się z byciem osobą publiczną. Jeśli ktoś jest na drodze do tego, aby być urzędnikiem Bożym na poziomie proroczym, to on może być w ukryciu, czy na różnych poziomach może jakby nieco być publiczny. Natomiast prorok jako urzędnik to osoba publiczna. Nie istnieją cisi prorocy. Nie ma czegoś takiego jak cichy prorok. Prorok, który jest takim prorokiem wewnętrznie. Rozumiecie? To są bardzo ważne rzeczy, bo wielu ludzi określa się, mówi, jestem prorokiem. Prorok zawsze jest publiczny. Ja nie spotkałem na kartach Biblii jednego proroka, który nie był publiczny. Tam takich ludzi nie ma. Rozumiecie? Proroka definiuje bycie osobą publiczną.
ponieważ prorok musi wyznaczać kierunek. I kiedy odkryłeś, że jesteś prorokiem, to teraz musisz odkryć miejsce drogi, w którym się znajdujesz. Nie frustruj się tym, że nie jesteś publiczny. Ale też przyjmij w taki prosty, pokorny sposób, że jesteś w jakimś miejscu, ponieważ o ile nie jesteś publiczny, to nie jesteś na urzędzie. Po prostu. Jesteś prorokiem. Ale w drodze. I musisz dojść do tego miejsca, jeżeli chcesz, aby twoje życie było zrealizowane jako urzędnika Bożego. Prorok to człowiek, który, jak to nas powiem, to takim językiem archaicznym, człowiek zasiadający w Radzie Pana. To taki człowiek. Słowo Boże mówi, że nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom prorokom. No oczywiście bardzo takie przyziemne rozumienie Nowego Przymierza mówi, że wszyscy jesteśmy jako nowe stworzenia prorokami Pana. Jest to wielutne kłamstwo. Jesteśmy pokoleniem proroczym. Ale to nie oznacza, że wszyscy odrodzeni z Bożego Ducha ludzie to są prorocy Pana, którzy zasiadają w Radzie Pana. I ja o tym mówiłem na zeszłych warsztatach. Zasiadanie w Radzie Pana to branie udziału, uważajcie, w decyzjach Pana. Co o proroku trzeba wiedzieć? Prorok to nie jest mikrofon Boga. To nie jest ta postać. Prorok to nie jest postać, którą, o której czytamy obecny prorok. Obecny prorok. Mówimy o proroku, bo Nowego Testamentu nas nie interesuje w ogóle jakby historia starych proroków. Prorocy Starego Testamentu to jest zupełnie inny kaszel. Ja troszkę o tym zaraz pokażę takie porównanie, bo dla mnie to jest w ogóle coś innego. Ludzie, którzy są prorokami w obecnym czasie, to są ludzie zasiadający w Radzie Pana. To nie są jedynie osoby, przez które mówi Pan. Bo Pan mówi przez wszystkich odrodzonych z Bożego Radzie, może mówić. Najczęściej nie mówi przez kogoś, kto nie chce, żeby mówiono przez niego. To najczęściej tak bywa w Nowym Przymierzu. Bo ktoś się otwiera, to Pan przez niego będzie działał. Ale prorok to jest osoba, która w pewnym sensie decyduje wespół z Bogiem. To jest trudne do zrozumienia, co to znaczy decyduje wespół z Bogiem, ale ja za chwileczkę będę mówił o tym dalej. Prorok to osoba, która mówi tutaj na ziemi o tym, jaki teraz jest czas, jaka teraz jest sytuacja, jakby w ogromnych przestrzeniach, w ogóle tu nie ma jednej przestrzeni, jakby prorok, on mówi, co Bóg mówi teraz, co Boże serce czuje teraz, na ten czas. Co dalej w temacie proroka? Prorokiem się człowiek rodzi. Prorok nie jest z nadania. Powiem tak, albo się prorokiem jest, albo się nie jest. Prorokiem nie można się stać. No. Niestety. To jest w ogóle coś, co jest dla ludzi trudne do pojęcia.
Wracam do Jeremiasza. Przeczytajmy, bo to może lepiej jakby wybrzmi. Doszło mnie słowo Pana tej treści, mówi Jeremiasz. Wybrałem Cię sobie, posłuchaj, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Widzisz, prorokiem nie można się stać. Prorokiem trzeba się urodzić. Powiem dalej. Żadnym z urzędników Bożych nie można się stać. Trzeba się nim urodzić. Powołanie Boże na urzędy następuje przed założeniem świata. Kilka przykładów. Ludzi, którzy przed założeniem świata zostali przez Boga powołani na różnego rodzaju urzędników Bożych, jednak z uwagi na to, że nigdy nie narodzili się z Bożego Ducha, nie zasiedli na tych urzędach i zostali użyci przez szatana. Apostoł, który nigdy nie stał się apostołem. Adolf Hitler. Na przykład. Rozumiecie to? Chcę, żebyście zaczęli te rzeczy oglądać. Bo to są warsztaty proroczne. Nauczyciel, który nigdy nie stał się urzędnikiem Bożym. Platon. Rozumiecie? Ewangelista, który nigdy nie stał się urzędnikiem Bożym. John Lennon. Przyglądacie się na ludzi ze świata, którzy posiadają pewne predyspozycje, które są zaskakujące. Przewidują przyszłość, wprowadzają nowatorskie dzieła, dzieła, które wychodzą poza ich epokę. Wiecie, w Kościele najczęściej nazywa się ich szarlatanami. I mówi się, że działają na przykład pod wpływem duchów wieszczych. Ale to są urzędnicy Boży, którzy nigdy nie poznali Jezusa. Rozumiecie? Bo prorokiem, każdym innym urzędnikiem Bożym trzeba się urodzić. Ten Bóg to jest przedziwna postać. 11-latkom dał możliwość tego, aby rodziły dzieci. I płodziły dzieci. Taki Bóg. On swoich proroków powołuje przed założeniem świata. Oni tutaj przychodzą na ziemię. A jak każdy inny człowiek muszą poznać Jezusa. Jeżeli nie poznają Jezusa, są w świecie, najczęściej zaczynają albo służyć diabłu, albo wykorzystują to, czym są, tak? Do tego, aby prowadzić w pewnym sensie głębsze życie niż inni ludzie. Wielu z nich wyraża się poprzez muzykę, poprzez różne formy artyzmu. Są tacy jak Nostradamus, którzy wyrażają się poprzez przewidywanie przyszłości.
że dziwną rzeczą jest, że mimo wszystko wielu z nich, nawet nie spotkawszy Jezusa, niesie prawdę. Przykład. Na przykład Nietzsche. Taki filozof, który po ówczesnych kościołach chodził, katolickich, protestanckich, i mówił: Bóg umarł. Dzisiaj się go cytuje jako osobę, która nie wierzyła w Boga. To jest nieprawda. Inni mówią, że miał schizofrenię. Może miał schizofrenię. Ale najprawdopodobniej był nieodrodzonym z Bożego Ducha prorokiem, który pokazywał, że to wszystko, co prezentują kościoły katolickie, protestanckie, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Dzisiaj jego słowa cytuje się na potwierdzenie jego ateistycznych przekonań. On taki nie był. Widzisz, prorok, on jest głosem Boga, wypaczonym lub niewypaczonym, ale jest. Czy chce w pewnym sensie, czy nie chce, bo zrodzony jest przed założeniem świata. Wielu z tych ludzi ma niesamowicie wyostrzoną intuicję, potrafią przewidywać ruchy innych ludzi. Spójrzcie na swoje życie, zanim spotkaliście Jezusa. Zanim się narodziłeś z Bożego Ducha. Przypomnij sobie, jak łatwo ci było odczytać intencje drugiego człowieka. Patrzyłeś i wiedziałeś, że kłamie. Nie wiedziałeś skąd. Dzisiaj powiesz, Duch Święty ci powiedział. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jest prorokiem, to wiesz, o czym mówię. Przewidywałem, będąc w grupie przestępczej, kroki ludzi na trzy ruchy do przodu. Dlatego żyję. Jako jeden z niewielu ludzi, którzy przeżyli. Dlatego żyję. W jaki sposób ja w ogóle unikałem różnych rzeczy, to tylko ja wiem. Ja po prostu raptem wiedziałem. Ja wiedziałem. Ja nie wiedziałem, skąd ja wiem. Jak pojechali ludzie, żeby mnie zabić, ja siedziałem w domu, ja tak chodziłem, ja wiedziałem, z której strony będą jechać. Dlaczego? Bo mnie Bóg powołał przed stworzeniem świata. Narodzenie z Bożego Ducha zaczyna czynić zrodzonego proroka czynnym narzędziem pańskim. Zaczyna prorok pański stawać na drodze proroczej i zaczyna nią się poruszać. Na tej drodze zdobywa doświadczenie, szlify duchowe, poznaje Boga, poznaje ludzi, poznaje diabła i idzie na urząd. I tam na urzędzie zaczyna być publicznym palcem Boga. Oto prorok. Prorok Nowego Testamentu różni się tym od proroka Starego Testamentu. No przede wszystkim rzeczą zasadniczą. Prorokach Starego Testamentu nie mieszkał Duch Święty. Jak wszyscy inni ludzie Starego Testamentu, oni byli pod wpływem Ducha Świętego. Większym wpływem niż inni, bo potrafili bardziej się na tego Ducha Świętego otwierać. Dlatego, że byli prorokami z powołania przed założeniem świata. Natomiast oni, żaden z nich, nie był osobą, którą dzisiaj możemy nazwać prorokiem. Oni byli bardzo różni. Zaraz o tym będziemy mówili, dlaczego byli bardzo różni, i wam to pokażę.
prorocy też są bardzo różni. Ale w każdym z nich mieszka Duch Święty i to, co dzisiejsi prorocy robią, to jest szerzenie Królestwa Bożego, a nie jedynie przekazywanie różnych informacji i odczuć Bożych, tak jak to było w Starym Testamencie. Dzisiejszy prorok to budowniczy. To nie jest ktoś, kto jedynie mówi, Pan powiedział to czy tamto. Nie. To osoba, która pokazuje długość, szerokość, głębokość, wysokość. Gdy łączą się w proroku dary mix, prorok staje się na przykład proroczym nauczycielem, staje się proroczym ewangelistą, staje się proroczym pasterzem. Rozumiecie? On taki jest. Kenneth Hagin to typowy proroczy nauczyciel. Dlaczego jego książki są tak proste? Wiecie dlaczego? Bo perspektywa prorocza jest prosta. Wczoraj mówiliśmy o Ewangelii Jana. Widzieliście, jakie to proste. On był światłością świata. Kropka. Nic z tym nie dyskutuje. Jana nie interesuje, czy kogoś to interesuje. Proroka nie interesuje, czy kogoś to interesuje. Prorok stawia kropkę na końcu. Nauczania prorocze mają kropkę na końcu. Wielu pastorów miało do mnie pretensje. Mówią tak, ty nie zostawiasz w swoich nauczaniach miejsca na dyskusję. Ja mówię, ale o czym mamy dyskutować? Dlaczego uważasz, że masz rację? Ja mówię, no ale to za mało czasu mamy, żeby ci powiedzieć, dlaczego ja uważam, że mam rację. Ja mam wszystko zaargumentowane. Wszystko. Każdą rzecz mam zaargumentowaną. Ale my chcemy też o tym rozmawiać, ale mówię, tutaj nie ma o czym rozmawiać. Pamiętam moją rozmowę, pokażę wam przykład, jak wygląda prorocze nauczanie. Rozmawiamy na temat rozwodów. Ja rozmawiam w gronie pastorów na temat rozwodów. I rozmawiam z nimi i mówię, dobrze, bo mieli oczywiście pretensje, że jesteśmy prorozwodowi. I mówię, czym jest grzech? No i mówią, błędem. Dobrze. A zatem, jeżeli ktoś podjął złą decyzję o orzechu czy za mąż pójściu. Jak się to nazywa? I zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe, bo w proroczym nauczaniu nie ma miejsca, żeby można było rozwinąć ten temat. I następuje natychmiast atak. Ale tak nie można nauczać. Ja mówię, odpowiedz mi na pytanie. No to było. Ja mówię, dobrze. Jakie jest Boże rozwiązanie na błąd? Pokuta. Ja mówię, co to znaczy pokuta? No, odwrócenie się od błędu. A zatem, jeśli ktoś się błędnie ożenił, czy wyszedł za mąż, popełnił błąd, nie wnikamy jaki. Jak się nazywa pokuta na ten błąd? Rozumiecie, na co rzecz polega? Prorocze nauczanie zawsze będzie miało kropkę i nigdy nie da ludziom możliwości obejścia tego. Prorok to postać, która nie daje możliwości obejścia. W ogóle jedną z takich funkcji, która działa w proroku, to jest to, że prorok jest w pewnym sensie ostatecznym głosem. I teraz chcę, żebyście zobaczyli, bo będziemy potem mówili o różnych też predyspozycjach proroka, jak prorok, w czym on się musi ćwiczyć i tak dalej. Rozumiecie siłę urzędu? Prorok to postać, która swoim życiem, tak, stoi za swoim zdaniem.
Ponieważ on bierze odpowiedzialność stuprocentową. Ponieważ proroka można tylko, tak, skarcić, jeżeli prorok wychodzi poza argument Boży. W innym przypadku prorok jest nie do skarcenia osobą, ponieważ z prorokiem nie możesz porozmawiać. Rozumiesz? No nie możesz z nim tego zrobić, to się nie mieści w gabarytach funkcjonowania proroka. On nie rozmawia. On prorokuje. Czy też uwalnia proroctwo. Rozumiecie? Oczywiście będziemy mówili o szeregu błędów, będziemy uczyli się, w jaki sposób tych błędów nie popełniać i tak dalej. Ale mówimy w tej chwili o tym, jak funkcjonuje prorok, jakie to jest odpowiedzialne i jak bardzo to wymaga, tak, w ogóle wzięcia tych lejc w swoje ręce. No bo to proroków kamienować będą. Tam, gdzie się kończy diabłu, tak, możliwość argumentacji, zaczynają się rzuty kamieniami, pamiętam. A prorok jest tym, który mówi, że na końcu jest kropka. I teraz on jest nie do przeargumentowania, bo oczywiście zakładamy zdrowego, normalnie funkcjonującego proroka, więc co tam dalej jest? Kamień. Kamień jest. Co mówi Jezus? Plemię kamienujące proroków. Plemię kamienujące proroków. Bo o wszystkim można ze wszystkimi porozmawiać. W Izraelu tam przy ścianie płaczu, oni mają taką kanciapę. I oni tam się przekrzykują. Ja lubię tam chodzić, bo tam jest w ogóle coś takiego, że tam jest taka ta atmosfera w ogóle starej synagogi. Oni tam krzyczą na siebie z Bibliami, pokazują. Ostatnio trafiłem na bar mitzwę tam w ogóle. To w ogóle takie, ja to lubię, mi to pasuje. To jest takie, nie? Natomiast to jest dość popularna rzecz w Izraelu, nie? Ale kiedy ty na przykład czytasz, jak wchodził prorok, nie? To wszystko milkło. Oni wszyscy milkli. Przychodził prorok i mówił: tak mówi Pan. Już nie było rozważań pisma. Rozumiecie, dlaczego ich kamienowali? Bo oni z nimi nie dyskutowali. Oni nie dzielili się swoją opinią. Oni nie mówili: ja tak myślę, ja mam takie doświadczenie. Nie. Oni mówili: tak mówi Pan. I dzisiejszy prorok z tej perspektywy ma tak samo. On jedynie ma o wiele większy, głębszy, potężniejszy wgląd, ponieważ on zasiada w Radzie Pana. On uczestniczy jako dziecko Boże, bo przede wszystkim każdy jest dzieckiem Bożym najpierw. Zawsze prorok najpierw jest dzieckiem Bożym, a dopiero potem prorokiem. I zawsze z prorokiem Bóg rozmawia najpierw jak z dzieckiem swoim, a dopiero potem jak z prorokiem. Jak Bóg nie rozmawia z kimś jak z dzieckiem, tylko jak z prorokiem, to znaczy tam jest zaburzenie na poziomie duszy tego człowieka. Bóg najpierw będzie mówił: dziecko moje, a potem proroku mój. Rozumiecie? Ale dzisiejszy prorok, on ma tak głęboką, jako dziecko Boże, relację z Ojcem, że on zasiada w Jego Radzie i posiada przepotężny wgląd we wszystko, co Boże. We wszystko. W Starym Testamencie tak nie było. Oni byli bardzo mocno częściowi. Teraz chcę dotknąć takiego tematu, jak całościowy ogląd w życiu proroka. Bardzo taki ogólny. Przede wszystkim prorok to osoba wrażliwa na rzeczywistość duchową, psychiczną, fizyczną, społeczną bardziej niż inna.
Prorok to taki jakby człowiek bez skóry. Gdzie się go nie dotknie, tam czuje. On jest cały czas miotany różnymi impulsami. Różnymi. Prorok jest o wiele bardziej wrażliwy. Ludzie często sobie zadają pytanie, dlaczego ja tak mam? I teraz my będziemy dochodzili do tych rzeczy. Dlaczego ja tak mam? Ja mówię, pewno dlatego, żeś prorok. I teraz posłuchaj. Wrażliwość, większa wrażliwość, często tysiąckroć większa wrażliwość na rzeczywistość duchową, psychiczną, fizyczną, społeczną, każdą, jest bolesna. Prorok to człowiek doświadczający bólu, szeroko pojętego bólu, o wiele częściej niż każda inna osoba w Królestwie. Rozumiesz? Powiem tak, łatwiej bez nogi chodzić, niż bez skóry. Rozumiesz? Wracamy do Starego Testamentu, bo chcę wam pokazać różnorodność proroczą. Poszerzę to zaraz. W Starym Testamencie widzimy różnych proroków. Jak studiujesz, ja zachęcam się do tego, to chcę, żebyś ich studiował też z perspektywy osobowości i przeżywalności tych ludzi. Każdy z nich jest inny. Ja już teraz nie dotykam tematów jakby kanonicznego układu ksiąg. Ja mówię teraz o tych ludziach. Każdy z nich jest wrażliwszy, ale na coś. Na jakąś sferę. Amos jest bardzo wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną. Jego to boli. Amos jest prosty, wręcz prymitywny, niewykształcony. Tam, gdzie wszyscy widzą w tym czasie splendor, zadowolenie, Amos widzi kataklizm. W czasie, kiedy działa prorok Amos, Samaria jest potężna. Rozwija się gospodarka, rozwija się kultura, sztuka. Ludzie dobrze stoją finansowo. Tam jest pięknie. Przychodzi prorok Amos i mówi, zwrót jest gnilizna. Amos przyszedł. Szok. Zwrót jest gnilizna. I informuje ich w ogóle, co się stanie z nimi. Jak oni wszyscy poginą. Rozumiecie? Jeremiasz. Człowiek, który był bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o naród izraelski jako całość. Co się z nim dzieje? Cierpi wraz z narodem. Cierpi do stanów skrajnego wyczerpania psychicznego. Dzisiaj wielu ludzi zakłada, że skończył w ciężkiej depresji. Poproszę. Ozeasz. Zupełnie inna postać. Zupełnie inna postać. W ogóle nie interesuje się pewnego rodzaju przeżyciami. Czym się interesuje? Ozeasz, młody, sympatyczny, miły człowiek.
ma kobietę. Ta kobieta zostaje jego żoną. Co się z nią dzieje? Ona odchodzi do innego mężczyzny. Ozeasz ma prawo ją zabić. Może ją zabić. Ale Ozeasz nie zabija. Gomera staje się nierządnicą. Idzie na dno. Nie tylko zdradziła go z jakimś facetem, ale wyszła na ulicę. Zarabia na sprzedawaniu swojego ciała. Poniża Ozeasza. Wszystko się dzieje w małych enklawach społecznych. Ozeasz ma podwójne prawo, żeby ją zabić. Nie robi tego. I któregoś dnia odbiera informację. Na nowo pokochasz Gomerę. Ozeasz idzie do swojej byłej żony, która zdradziła go z innym mężczyzną, a potem stała się lokalną prostytutką i drugi raz się z nią żeni. Bierze ją do domu. Bóg mówi, spłodzisz dzieci. Jednemu dasz na imię nie mój lud, a córce nieumiłowany. Kto to wytrzyma? Wyobraź to sobie. Żyjesz w kilkusetosobowej społeczności. Ortodoksyjnym kraju. Kto to wytrzyma? Czyja psychika to wytrzyma? On nie mówi do niego, weźmiesz ją i się z nią pobierzesz. On mówi, na nowo ją pokochasz. On stawia przed nim wymóg emocjonalnego zaangażowania. Wiąże się z tym to, że on musi jej przebaczyć. On musi przyjąć uzdrowienie emocjonalne. On musi się zaangażować emocjonalnie w tą kobietę z powrotem. On dotykając jej ciała musi nie pamiętać, że dotykały ją różne inne ręce mężczyzn. A dzieje się to w kilkusetosobowej społeczności. Rozumiecie, co się dzieje? Dlaczego tak jest? Dlaczego są prorocy tak różni? No, gdyby to trafiło na Amosa. Tak? Znając Amosa, tak? Ukamienowałby Gomerę, tak? Utłukł kilku jej apsztyfikantów, prawda? I ogłosił na środku miasta, z pałą w ręku, że wielki Jahwe tak załatwi każdego, kto się od niego odwraca. Taki to był prorok. Tak? Jeremiasz. Jeremiasz by się załamał. Jeremiasz by się załamał. Jeremiasz miał tak kruchą psychikę, żeby się załamał tym. On jakby to miał usłyszeć, rozumiecie? To w ogóle, że był, on by nie wyrobiłby zjawiska. Tak? Jeremiasz był w takim stanie, że napisał odrębną księgę pod tytułem Lamentacje, gdzie siedzi i płacze. Gdyby on miał zrobić taką rzecz ze swoją w ogóle, to w ogóle to nieporozumienie by było. Dlaczego tak? Dlaczego oni tacy są różni? Ale dlatego, że prorok to osoba przedstawiająca jakiś element Boga. Bo prorok to osobowość. Bóg to najbardziej ambiwalentna postać, jaka istnieje we wszechświecie. W Bogu jest Amos, Jeremiasz i Ozeasz. W Bogu jest odważny Joasz. Bez względu.
względny Micheasz. Rozumiecie? Zorientowany na wspólnotę Malachiasz. W nim jest ortodoksyjny, doktrynalny Izajasz. Rozumiecie? Wyznaczający prawdy na poziomie dogmatu. Prorok to osobowość. Prorok to osoba, która swoim każdym aspektem przeżywa jakiś fragment Boga. A w Nowym Przymierzu prorok potrafi przeżywać wiele aspektów naraz. I zaczyna się takie tornado. Rozumiecie? Że ludzie nie wiedzą, o co im chodzi. Jedną ręką chcą kogoś głaskać, a drugą chcą go bić po głowie tłuszczem do mięsa. I nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Rozumiecie? Prorocze kobiety z jednej strony są agresywne seksualnie, z drugiej strony nienawidzące niemoralności. Nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Jak tu żyć? Jak tu żyć? A my takie się urodziły. Mi bardzo zależy, żebyście zrozumieli, o co chodzi z prorokiem. Żebyście też, jeżeli jesteście takimi ludźmi, żebyście też umieli zrozumieć, co się może, co się będzie działo z waszym życiem, co się dzieje teraz z waszym życiem. Prorok to nie mikrofon Boga. To człowiek, który przeżywa całym sobą szereg różnych aspektów Boga. On prezentuje te aspekty na zewnątrz. On prezentuje miłosierdzie. On prezentuje sąd. On prezentuje mądrość. On prezentuje łagodność i on prezentuje agresję. On prezentuje siłę i on prezentuje słabość. Bo taki jest Bóg. Stwórca wszechświata. Idący na krzyż człowiek. Uderzający diabła, Mesjasz i leżący pod batami Jezus. Nie wypowiadający sądu. Za chwilę osądzający świat. Oto prorok. Prorok to najbardziej głęboka i w pewnym sensie skomplikowana osobowość. Tylko to nie jest komplikacja, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli, to nie jest komplikacja negatywna. Prorok to w pewnym sensie wielkie wiadro klocków Lego wysypane. W zasadzie jest tam wszystko. Dźwigi, samochody, kwiaty. Tylko jest to w drobiazgach. To prorok. Dlaczego to wam obrazuję? Ponieważ droga proroka to najbardziej specyficzna droga, jaka jest. Na tej drodze trzeba się nauczyć obsługiwać samego siebie. Prorok największy problem ma sam ze sobą w życiu. Jak prorok nauczy się obsługiwać sam siebie, to zaczyna być wyciągniętym palcem Boga. Bo wtedy jest w stanie uwalniać Boga, jakim Bóg jest. Ambiwalencja Boga udziela się prorokowi. W Starym Testamencie było to bardzo rozłożone na wielu proroków. W Nowym Przymierzu jest to jeszcze bardziej zwarta bryła. Jeden człowiek jest w stanie być wulkanem zróżnicowań. Wulkan. Coś, co jest
ogóle ciężkie do okiełznania, oswojenia. Powiem więcej, do zrozumienia przez innych. Prorok to najmniej zrozumiana osoba, chociaż mówi najprościej. Chociaż przekazuje najprościej, ale najmniej zrozumiana. Rozumiesz? Ponieważ zrozumienie proroka w zasadzie jest zrozumieniem Boga. Czemu wybuchłeś? Jesteś niedojrzały. A ty wiesz, że wybuchłeś nie dlatego, że jesteś niedojrzały, tylko że dlatego, że to jest jedyna prawidłowa reakcja. Każda inna będzie zafałszowaniem prawdziwego chrześcijaństwa. Czemu dałeś się pobić za 15 minut? Bo to wiesz, że jedyna prawidłowa reakcja. Każda inna będzie zafałszowaniem prawdziwego chrześcijaństwa. Prorok. Tu komuś no złamał, tu złamał mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Co tu jest? To jest bułka. Serce Boga. To jest dużo proroka. Prorok przeżywa całym sobą. Całym sobą. Prorok przeżywa całym sobą. W życie proroka zaangażowany jest jego duch, dusza i ciało. Wszystko jest w życiu proroka zaangażowane. Ludziom się w ogóle wydaje. Jak ja czasami słucham ludzi, jak zresztą sam opowiadałem takie bzdury kiedyś. Jak to bardzo trzeba wszystko w sobie stłamsić i być duchowym człowiekiem. Dzisiaj tutaj rozmawiałem z jedną osobą i powiedziałem, że mówię, tutaj na tej ziemi rzeczy się wyrażają w sposób psychofizyczny. Tylko. Duchowość to jest inny wymiar. I duchowość się tutaj wydziela tylko wtedy, kiedy psychofizyczność, ona tworzy kanał. Nie stworzy kanału, nic się tam nie wejdzie. Ani Bóg, ani diabeł, nic. Tu panuje psychofizyczność. Tu się wszystko w sposób psychofizyczny wyraża. Ludzie często myślą o ciebie, że duchowe to gdzieś się tu duch porusza. Tu się nie porusza żaden duch, tu się powietrze porusza. A powietrze jest, wiesz, jakie? Fizyczne. W innym wymiarze wszystko się dzieje. Prorok to osoba przeżywająca każdy aspekt. W pewnym sensie najsilniejszy łącznik rzeczywistości duchowej z rzeczywistością psychofizyczną. Najsilniejszy łącznik. Prorok to osoba zaangażowana swoim duchem, duszą i ciałem w zaprezentowanie Boga. Rozumiecie? Ona jest w ten sposób zaangażowana. Prorok to jest postać, która cała mówi. Mówi jej wygląd zewnętrzny, mówi jej zachowanie, mówi jej ton głosu, mówi jej makijaż albo brak makijażu. Rozumiesz? Jesteś na przykład kobietą prorokiem? Szykujesz się w ogóle do kościoła? Masz nieodpartą chęć nie zrobić makijażu i się nie uczestniczyć. Ale gromisz to i mówisz bzdura. Nie mogę iść nieuczesana, niepomalowana do kościoła. To nie będziesz prorokował. Innym razem masz nieodpartą ochotę zrobić sobie bardzo silny i ostry makijaż. I ubrać się tak, jak nie należy się. Ale mówisz, nie, to grzech. Nie mogę takie rzeczy zrobić.
ostatnią rzeczą, która jest w proroku, to stonowanie życiowe. A niezmiernie wielką rzeczą jest opresjonowanie. Wielką rzeczą jest opresjonowanie. Ten teraz jest niezmiernie bardzo opresjonowany. Bo ludzie proroczy, te wulkany duchowe, duszewne i fizyczne, tak? Kiedy poznają Boga, one są natychmiast przez religię i ten system humanistyczny wepchnięte w takie miejsce, żeby tylko się stonować. Diabeł mówi, stonuj się. W ogóle stonuj się duchowo, stonuj się psychicznie, stonuj się fizycznie. Ty nie możesz tak. Izajasz 2 lata chodzi na kół. Rozbiera się codziennie. Rozumiecie w ogóle, o czym ja mówię? Facet się rozbiera, aby iść na miasto. Normalnie się ludzie ubierają, żeby iść na miasto. Izajasz przez 2 lata systematycznie się rozbiera, aby iść na miasto. Takie coś. Prawda? Ezechiel przez chyba 8 miesięcy publicznie śpi na jednym boku. Dostaje odleżyn, cierpi. Dostaje następną dyrektywę. Nazbierasz ludzkiego gówna i zrobisz sobie grilla. W środku miasta. To groziło ukamienowanie. On błaga, ponieważ jego psychika nie wytrzymuje i mówi, Panie, niech chociaż będzie zwierzęcy. Zrobię, ale na wielbłądzie, Panie, nie każ mi tego robić. Zaraz z tym zrobieniem makijażu albo nie zrobieniem makijażu. Rozumiesz? Jeremiasz, nie dosyć, że załamany, na jedno z szabatowych nabożeństw przychodzi z wielką perłą i staje w synagodze. Rozumiesz? Ostatnią rzeczą, na którą prorok sobie może pozwolić, to dać się stłamsić, bo nie będzie prorokował. Będzie porządnym, normalnie funkcjonującym chrześcijaninem. Na poziomie dziecka Bożego będzie wszystko dobrze, ale na poziomie proroka zawiedzie. Prorok to człowiek, który jest jak wagabunda. Jego język w jednych okolicznościach jest słodki, wspaniały, leczący rany, w innych szorstki, ordynarny. Taki jest prorok. Żebyście zaczęli widzieć te rzeczy. I teraz wyobraź sobie, że w tym wszystkim masz jeszcze nie grzeszyć. Takie to życie proroka. Jeszcze w tym wszystkim nie grzeszyć. A muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo trudne. Nie wymienię nazwiska, ale jeden z największych proroków ostatniego, nie wiem, może nawet ostatnich 2000 lat. Człowiek, który był potężnym głosem do kościoła, szeroko pojętego kościoła, przez wiele lat. Okazał się czynnym homoseksualistą pod koniec swojej. Nie poradził sobie. Nie poradził. Nie ułożył tego. Do końca dni swoich był palcem. Diabeł go umieszczał. Ktoś powie, to jest szaleństwo. Człowiek. Nie poradził sobie z tym.
na urząd, zakładasz na siebie ciężar odpowiedzialności. Rozumiesz? A ponieważ prorok jest palcem Boga, to diabeł będzie chciał utrącić ten palec. Jedni prorocy będą zaatakowani depresjami, inni grzechem nieczystości seksualnej, inni pieniędzmi, inni lękiem, innych pochłonie religia. Rozumiecie, dlaczego droga jest ważna? Prorocy są straszeni ponad miarę, otrzymują o wiele więcej przykrości. Tak żyją. Dlaczego? Bo tak jest z Bogiem. Prorok musi mieć bardzo głębokie zrozumienie własnego rozwoju. Dla proroka jego własny rozwój musi stać się numer jeden. Tak jak prorok się wykształci, tak jak prorok się oszlifuje, tak jak prorok się poukłada, tak jak prorok wyzdrowieje, taki będzie jego urząd. Takie też będzie jego poselstwo. Tyle też będzie mógł pokazać Boga. Dla proroka oddzielenie jest absolutną podstawą. Oddzielenie od wszelkiej mentalności, która jest mentalnością niebożą, mentalnością skażoną przez system. Prorok to człowiek, który musi rozprawić się z najdrobniejszą formą religii w swoim życiu. On nie może być w żadnej mierze humanistą. Rozumiesz? Prorok musi się rozstać z pewnego rodzaju wtłoczonymi w niego przez lata różnymi przekonaniami. Prorok musi być osobą, która jest absolutnie otwarta. Musi też pielęgnować swoją osobowość. Dbać o nią. Musi się przyłożyć do tego, aby zobaczyć, jakie ma talenty, jakie ma dary, w czym się porusza najlepiej. Prorok musi się określić. Stąd ta droga, o której mówię. Prorok też musi uzdrowić swoją psychikę z wszelkich zaburzeń, które przeszkadzają w tym, aby funkcjonował na pełnych obrotach. Rozumiecie? Takie jest życie proroka. Każdy z Was, kto się widzi jak proroka, i nieważne, na jakim odcinku drogi teraz jesteś, musisz zrobić tego rodzaju ogląd swojej osoby. Musisz zobaczyć, obejrzeć. W pewnym sensie wziąć na warsztat siebie. Właśnie pod tym kątem. Ja uważam, że im bliżej
większe znaczenie ma ruch proroczy. Dlaczego? Ponieważ jak nigdy dotąd nie było takiego manifestu Królestwa Bożego, jak jest teraz. Nigdy nie nawracało się tyle ludzi do Jezusa. Nigdy tyle ludzi nie było uzdrawianych. Nigdy tyle nie wychodziło demonów. Nigdy nie było wskrzeszeń tylu jak teraz. Nigdy tak Kościół się nie szerzył jak teraz. Nigdy tylu ludzi nie szło, aby głosić Ewangelię. Wiecie, my często czytamy jakieś książki, świadectwo, mówią, o, kiedyś było lepiej. Nie było lepiej. Ani nie było lepiej, ani nie było święciej. Nie było. To jest nieprawda. Było mniejsze poznanie, mniejsze namaszczenie, mniejsza siła rażenia Kościoła, mniejsze wszystko było. Wszystko było mniejsze. Dzisiejszy ruch proroczy musi wyznaczać coraz szerszą perspektywę pod każdym względem. Dzisiejsi prorocy muszą określać wszystko. Każdy według swojego rodzaju, każdy według tego, w czym najlepiej się czuje, w czym jest przez Boga najbardziej używany. Dlatego trzeba się rozwijać. Zbadać się, zobaczyć, kim się jest. Jeśli już się odkryło, że jest się prorokiem, to teraz na jakim etapie się jest? Co sobą się prezentuje? Jakie się ma braki? Za jakie rzeczy trzeba się wziąć przede wszystkim? W czym się rozwinąć? Rozumieć. Zadać też sobie pytanie, czy chce się dalej iść tą drogą. Bo może się nie chce. Rozumieć. Można nie chcieć iść dalej. Można zostać na jakimś odcinku. Można nie chcieć iść po łóżku. Bo to kosztuje. Wiecie, w religii bycie liderem, przywódcą, kimś, kogo się określa urzędnikiem Bożym, to splendor. Wiecie, co zrobiła religia? Religia pomieszała ludziom urząd z poczuciem własnej wartości. Religia mówi, jak jesteś urzędnikiem, to jesteś wielki Boży człowiek. Jak nie jesteś urzędnikiem, to nie jesteś wielki Boży człowiek. Ale wiecie, w Grece słowo sługa to minister. Minister. A pierwszy sługa to premier. Takie ładne słowo. Im ktoś wyżej idzie, tym jest większe poświęcenie, a nie większy splendor. Większa odpowiedzialność. Jak to mówił Derek Prince, mówiąc o to 11 przykazanie pańskie. Wy, którzy idziecie z przodu, pierwsi będziecie zastrzeleni. Chodzi o to, że idąc na urząd proroka, trzeba wziąć wszystko w swoje ręce i powiedzieć, Panie, ja decyduję się na to. Bo nawet jeśli już odkryłeś, że jesteś prorokiem, ale na tej drodze nie będziesz chciał iść dalej, to nie idź. Ale jak będziesz chciał iść dalej, to idź. Tylko weź siebie, postaw w pewnego rodzaju centrum i się obrób. Musisz się obrabić. Zacznij inwestować w siebie. Zacznij się rozwijać, zacznij trenować. Będę was, tych z was, którzy będziecie chcieli, będę uczył różnych rzeczy, które sam przetrenowałem we własnym życiu i powiem szczerze, zrobiłem to w ogóle bardzo eksperymentalny.
Ale kiedy to zrobicie, kiedy zrobicie tego rodzaju inwestycje w swoje życie prorocze, no to wykonacie, zaczniecie wykonywać taką robotę, że się w parę nie wyjść. Królestwo dzięki wam będzie się mocno szerzyć, a diabeł będzie piszczał. Wiecie, jak w 2012, już nie pamiętam, czy 12, czy 8, już nie pamiętam, umarł taki prorok stary, odszedł do Pana, mocny człowiek. To był taki manifest Bożej chwały, że wszystkie zegary stanęły w całej klinice. Odszedł prorok Pański. Był prorokiem ponad 50 lat. Był w jednym z kościołów amerykańskich, nowoczesnych. Ale potrafił przyjść na nabożeństwo w lato, 40 stopni na plusie, w prochowcu, pod parasolem. I stał. I prorokował. I zwiastował to, co się będzie działo dalej. Kiedyś podczas jednej z manifestacji proroczych, kiedy tak zrobił, to jest stan, w którym jest bardzo gorąco, przyszedł ubrany w palto i w czapie takiej. I kiedy wychodził z nabożeństwa, zaczął sypać śnieg. Oni byli wszyscy w szoku, on był ubrany. Prorok Pański to moim zdaniem wielka sprawa. Wielka odpowiedzialność i wiele pracy. Jeżeli będziesz tym zainteresowany, to przyjdź do Boga, powiedz: Ojcze, na pewno jestem tym zainteresowany. Na pewno widzę siebie. Wiem, kim jestem. Jeszcze nie wiem, jakiego rozmiaru jest. Dokładnie nie wiem, w którym miejscu. Pomóż mi, Duchu Święty. Pokaż mi miejsce, w którym jestem. Przynoszę siebie, Duchu Święty, Tobie, jako proroka Pańskiego. Obrób mnie, Boże. Wskaż mi na wszystko, co jest do utrącenia, co jest do wybudowania. Daj mi, Panie Boże, zrozumieć rzeczy, których nie rozumiałem do tej pory o mnie samym. Daj mi wgląd we mnie samego. Daj mi wgląd we mnie samego. Pokaż mi, Boże, o co mi chodzi. Wyrysuj we mnie jakąś logiczną mapę tych setek sprzeczności. Połącz, Duchu Święty, te rzeczy, których nie umiem połączyć od lat. Naucz mnie, Duchu Święty, jak iść na kilku poziomach naraz. Ucz mnie, jak stać w wodzie i wołać o picie. Naucz mnie, Duchu Święty. Naucz mnie, Duchu Święty. On Cię nauczy. Może z nikim nie będziesz umiał się tym podzielić. Może nikt nie będzie chciał, żebyś się tym dzielił. Ale nie będzie to po to, żeby się z kimś dzielić, tylko po to, żeby Cię wykształtować. I powstanie z Ciebie pewna bryła, która będzie jedyna w swoim rodzaju. Jedyna. Jedyna. Bo nie ma dwóch takich samych problemów. Nie ma. Rozumiesz? Zaczniesz widzieć siebie. Zaczniesz mieć ogląd siebie. Przestaniesz bać się rzeczy, przed którymi dzisiaj Twoja dusza drży, kiedy patrzysz na siebie. Powiesz: rozumiem, Boże, po co noszę tą szufladkę. Już wiem, Boże, po co mi to naczynie kijowe, które tutaj stoi i myślałem do tej pory, że to diabeł.
dlaczego jestem taki rozmyłany w różnych sytuacjach emocjonalnie i nie bardzo mogę dojść do siebie. Nieraz to kromiłem i nigdy nie odeszło. Chcę na tym grać. Ale nie musisz tego zrobić. Chciałeś powiedzieć, w ogóle to za grube dla mnie. Ja w ogóle chcę normalnie żyć. Chcę przychodzić do kościoła. Chcę mieć przyjaciół. Nie chcę, żeby wszyscy uważali, że jestem pieprznięty. W ogóle chcę normalnie. Chcę normalnie słyszeć. Jeden ton. A nie sześć naraz. I być zmuszonym, żeby z tego coś ułożyć. Nie chcę ciągle zbierać tych puzli i układać. Nie chcę. I wiesz co? On ci to zamknie. Bo znam ludzi, którzy się pomodlili w ten sposób i on im to zamknie. I on się nie będzie gniewał na to. Rozumiesz mnie? On się nie pogniewa, bo żyjemy w epoce łaski. Nikt się na ciebie nie pogniewa, że nie chcesz być prorokiem Bożym. Naprawdę. Nikt. Chodzi o to, żebyś rozumiał, co jest twoje. Ja zrozumiałem, zdecydowałem, zorientowałem się bardzo szybko, w jakim miejscu jestem. I zacząłem krok po kroku, często w różnego rodzaju błędach, ponieważ nikt nie potrafił mi powiedzieć tego, co mówię do was dzisiaj. A może nie umiałem znaleźć, a może byłem za głupi, za pyszny, nie wiem. Choć czegoś nie miałem tego, o czym do was dziś mówię, ale zacząłem sobie podążać w tą stronę. Wiesz dlaczego? Bo zobaczyłem, że w ogóle ja tego chcę. Mnie to interesuje. I słowa mojej żony, proroka, który powiedział do mnie, zanim jeszcze nawrócił się do Pana, kiedy siedziała przede mną, powiedziała: ty nawet nie będziesz normalnym chrześcijaninem. Było to lata temu, nie znała jeszcze Jezusa. Ale prorokowała, uwalniała proroczne posępstwo. Potem, nie wiem, czy to pamiętasz, czy nie, stanęła kiedyś przede mną i powiedziała tak: przyjdzie taki dzień, jaka czapka leżała mi na łóżku, że będziesz samym ta czapka. I z tego miejsca będziesz musiał ruszyć. I zrobisz nowe rzeczy. I powiedziała to przed pokoju. Między korytarzem a jakimś pani. Stań, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Tobie za ten czas. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie, którzy słuchali tego słowa, którzy słyszeli to, podejmowali kroki. Ja chcę, żeby realnie podejmowali kroki. Ja wiem, że Ty powołałeś nas do różnych rzeczy. Znaczy ja modlę się nad tymi ludźmi, których powołałeś do bycia prorokami. Zanim przyszli na tę ziemię, zanim się narodzili z Twojego Świętego Ducha. Ojcze, modlę się za nimi. Ja chcę, aby dzisiaj rozpoczął się nowy etap w ich życiu. Daj im wgląd w nich samych. Tak jak mi dałeś na taką oczy. Taki wgląd, który jest innym wglądem niż wgląd w życie dziecka Bożego. Daj im wgląd w życie ich powołania.
proszę, żeby się nie przerazili. Chcę, żeby zobaczyli i zdecydowali się, zgodnie z ich wolą. Nikogo nie przymuszasz do niczego, nie naciskasz. Niech oni zobaczą.